Gdybyśmy mieli zastanowić się, jak w ostatnim czasie postrzegano piłkę nożną i kobietę, no to w zasadzie te dwa pojęcia były łączone tylko w przypadku pytania o spalonego. W ostatnim czasie jednak ta sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia, o czym porozmawiam z trenerem damskiej drużyny Wandy Kraków, Krzysztofem Szotem, który przedstawi nam blaski i cienie kobiecego futbolu. Witam, panie trenerze. Dzień dobry, witam państwa. Moje pierwsze pytanie jest takie. Czy pana zdaniem kiedykolwiek, nie wiem, za 10, za 100 lat, będziemy mogli mówić o tym, że kobieca piłka jest tak popularna i tak prestiżowa jak ta męska, czy raczej nie ma na to szans? Myślę, że szanse są na to i to spore, zwłaszcza, że w ostatnich latach obserwujemy naprawdę spory progres zarówno wśród dziewczyn, jak i kibiców, którzy z chęcią przychodzą na te mecze, więc myślę, że na to szanse są i to nie aż tak odległa przyszłość, jak pan mówi, tak, więc widziałbym to zdecydowanie wcześniej niż 100 lat. Nie, mam taką oczywiście nadzieję, bo jednak jest to jakaś egzotyka wprowadzona w ostatnich latach. Czy nie? Czy nie można mówić o tym jako zjawisku, które jest nowe? Myślę, że teraz już nie. Myślę, że teraz to jest coś normalnego i tak powinno być. I tak powinno być i nie tylko w przypadku gier zespołowych innych, ale w przypadku każdej gier zespołowej, gdzie rywalizują kobiety i mężczyźni, to jednak powinno to być. Powinno to wyglądać tak samo. Okay. Nie powinno się tego rozgraniczać jako... Wiadomo, że muszą uczestniczyć w rozgrywkach kobiety z kobietami, natomiast nie powinno się dzielić tego tak, że grają kobiety, to jest zupełnie coś na uboczu. Nie, właśnie to powinno wyglądać tak samo. Czyli równouprawnienie nawet w aspekcie piłki nożnej. Zdecydowanie, jak najbardziej. Gdyby mógł trener ocenić nam też, jak wygląda Ekstraliga i w ogóle rozgrywki w Polsce. Czy jest to na wysokim poziomie, czy jeszcze jest wiele do zmian? Myślę, że wiele zespołów w ostatnim czasie, kiedy mieliśmy totalną dominację Medyka Konin, wiele zespołów stara się dorównać już temu zespołowi pod względem sportowym i organizacyjnym przede wszystkim. Pozyskują drużyny sponsorów, mają finanse, są w stanie ściągnąć dziewczyny, co prawda na razie tutaj gdzieś niedaleko, bo Słowaczki, Czeszki, ale jednak te dziewczyny chcą już w Polsce grać i myślę, że nie będzie już takiej dominacji. Natomiast jeżeli chodzi o sam poziom Ekstraligi, byłem na meczu, na kilkunastu meczach UJ-u tutaj rozgrywanych u nas w Krakowie i muszę powiedzieć, że w porównaniu do tamtego sezonu, gdzie troszkę to kulało, to jednak zarówno zespół UJ-u, jak i pozostałe drużyny naprawdę przyjmujemy zadowolenie. Jest progres. Poprawiły wszystko, co można było poprawić. Czyli technikę, taktykę, ustawienie, samą organizację tego wszystkiego. Naprawdę zaczyna mi się to bardzo, bardzo podobać i ludziom przede wszystkim. Sporo tych ludzi przychodzi na te mecze. Nie są to tylko rodzice, są to koleżanki, koledzy i naprawdę ludzie z ulicy, którzy gdzieś przeczytali plakat albo w internecie zobaczyli. Czy w damskim futbolu możemy mówić o nie wiem, nagminnym przeklinaniu, o jakichś tam ogromnych błędach sędziowskich i niezadowoleniu nie tylko zawodniczek, ale i kibiców, czy raczej jest to taki jeszcze spokojny świat, taki nietknięty? Jak dla mnie niestety poziom sędziowania w kobiecej piłce to jest największy, jak do tej pory jedyny minus, z którym się spotkałem. Niestety my, trenerzy, zawodniczki, nie mamy na to wpływu. I podejrzewam, że działacze, którzy desygnują te panie do sędziowania, również nie mają na to wpływu zbyt wielkiego, bo jest tych pań tak mało, że nawet w przypadku jakiegoś słabego meczu, złego sędziowania, no niestety nie za bardzo mogę tę panią w jakikolwiek sposób ukarać. Mówię tutaj o zawieszeniu na 2-3 mecze, bo niestety nie miałby tych meczów kto sędziować. Natomiast, tak jak mówię, zdarzają się różne przypadki, nie przeczy, zdarzają się sędziny, które naprawdę potrafią to robić, sędziują na świetnym poziomie, bardzo wysokim, ale to są przede wszystkim dziewczyny, które kiedyś grały w piłkę i one wiedzą, na czym polega gra w piłkę i nie traktują tych pań, kobiet, dziewczyn, które grają w piłkę, jako małych dziewczynek, tylko potrafią to rozróżnić, kiedy ta dziewczynka jest prawdziwą małą dziewczynką, jest faulowana, a kiedy tak naprawdę tego faulu nie było. Ale tak jak mówię, jest to dla mnie naprawdę jedyny minus tych kobiecych rozgrywek to sędziowanie. Trenerze, teraz moglibyśmy przejść do transferów, bo transfery to jest coś, co zawsze podwyższa ciśnienie, wzbudza jakąkolwiek radość, szczególnie no, w tym świecie międzynarodowym, tej wielkiej piłce. A jak to wygląda od strony tutaj naszej polskiej
polskiego rynku transferowego. Są jakieś problemy? Jak wygląda to od strony trenera, od strony prezesa, zarządu, pieniędzy? Tutaj właśnie. Jest jakiś problem? Troszeczkę może problem, który dla mnie w przypadku męskiej piłki, w której kiedyś pracowałem, nie był aż tak widoczny. W kobiecej piłce nie wiem dlaczego istnieje taka niepisana zasada. Nie wiem kto ją stworzył i nie chcę wiedzieć, że pan pracujący w jakimś klubie uważa, że w cudzysłowie oczywiście powiem, że jeżeli wytworzył sobie jakiś produkt, czyli na przykład przyszła do niego mała dziewczynka, która już świetnie gra w piłkę, on uważa, że ta dziewczynka, pomimo tego, że on jest w klubie czwartoligowym, trzecioligowym, on uważa, że ta dziewczynka powinna u niego grać i skończyć karierę, bo on, że tak powiem, w cudzysłowie ją wyprodukował. I to kompletnie mija się z celem, z jakimkolwiek podejściem tego pana do futbolu i tak naprawdę najbardziej cierpi na tym ta dziewczyna, która mogąca osiągnąć naprawdę wielki, wysoki poziom, zarabiać kiedyś może jakieś pieniążki, iść do większego miasta, zacząć tam studia, jest kasowana na poziomie takiego niskoligowego klubu, zupełnie bez powodu. Czy mówimy o takim zaścianku, tak? Że nie wypuści? O takim zaścianku, dokładnie. A jeżeli już, ja rozumiem, że są jakieś przepisy, ale myślę, że jednak czasami te przepisy, mówię tutaj o jakichś tabelkach finansowych, gdzie za tą dziewczynę można żądać jakichś tam gigantycznych pieniędzy. Myślę, że czasami na tą tabelkę można przymknąć oko i dać jednak tej dziewczynie spróbować. Nie zawsze tę dziewczynę można sprzedawać, można ją wypożyczyć, niech ona spróbuje tego czegoś lepszego albo tego czegoś gorszego. Wtedy wróci i powie, panie trenerze, panie prezesie, jednak miał pan rację. Ja nadaję się tylko do poziomu czwartoligowego i jednak tam bym chciała grać. Ale generalnie okazuje się tak, że większość tych dziewczyn, które mamy przykład Weroniki Wójcik, która poszła do UJ-u, czy tutaj nie ciąg, tak? Myślę, że to są dziewczyny, które już dawno powinny tam być, no ale niestety było jak było. Na całe szczęście teraz może już niektórzy przejrzeli na oczy i będzie to szło w dobrą stronę. Spójrzmy teraz globalnie na te transfery, na te zespoły już największe, typu Lyon, Wolfsburg. Nadal te transfery są przeprowadzane, ale w mediach jest o nich cicho, jest trochę anonimowo. Czy pana zdaniem w przyszłości będziemy mówić o spektakularnych, naprawdę wielomilionowych transakcjach, czy raczej to będzie się, piłka kobieca będzie rosła popularność, będzie coraz większy prestiż, uznanie wśród kibiców, ale gdzieś te pieniądze, jednak temat pieniędzy zawsze pozostanie nieco zmieciony pod dywan, jak trener sądzi? Myślę, że w przypadku tych największych gwiazd będzie to jednak nagłaśniane. Ma to w sumie swoje plusy, bo jednak ktoś przeczyta w gazecie, ktoś może zobaczy, zachęci kogoś do spróbowania tego i zobacz, dziś za ile sprzedali taką i taką panią, może ty byś spróbowała. Także ja myślę, że w przypadku tych naprawdę dużych transferów to jednak będzie nagłaśniane i dla mnie to dobrze. Chciałbym teraz poruszyć kwestię, która w piłce kobiecej jest chyba kluczowa, bo wiadomo, kobiety w pewnym momencie podejmują decyzję o założeniu rodziny i o ile w męskim futbolu to nie stanowi aż tak wielkiego problemu, te całe myśli, to jeśli chodzi o kobiety, no to mamy zupełnie inną kwestię. I teraz na przykład napastniczka Nowej Zelandii, Ali Riley, wspominała o tym w taki sposób. Moim zdaniem nie powinny w ogóle musieć podejmować takiego wyboru, futbol lub rodzina. Bo według trenera za 10 lat te dziewczyny, które teraz powyrastają, za kilka lat już, przyjdzie i powie, panie trenerze, no myślę o założeniu rodziny. No i nie ma zawodniczki przez najbliższy rok czy dwa, albo nawet dłużej. Ale opowiem, w związku z tym pytaniem, myślę, że ta moja historia całkowicie zamknie ten temat. W naszej lidze występuje zespół Rolnika Głogówek. Tam gra jedna z dziewcząt, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych dziewcząt grających piłkę w Polsce. Ona jeszcze w tej rundzie, w szóstym miesiącu ciąży, spokojnie grała sobie na boisku. Natomiast w tamtym sezonie, kiedy pojechaliśmy do nich na mecz rewanżowy, w przerwie normalnie wzięła dziecko na rękę, nakarmiła piersią i wyszła normalnie na drugą pozycję.
Dla mnie jestem ojcem, ale może nie był to aż tak wielki szok, ale nie wiem, podniosło mnie to tak na duchu, że jednak nie zrezygnowała dlatego, że urodziła dziecko, a z drugim jest w ciąży, tylko nadal chciała kontynuować, bo po prostu kocha to robić. Jednak urodzenie dziecka nie powinno zamknąć jej tej drogi do tego, co ona lubi, co ona kocha. Wie pan co, no, ja już tego pytania nie zadam. Już jest, no, faktycznie, tak jak trener wspomniał, zamknięty temat. No to w przerwie zeszła ta, nakarmiła dziecko i ta druga połowa na duchu. No to, to trzeba szanować takie podejście, naprawdę to jest pasja. Świetna zawodniczka. Jedna z najlepszych, jak widziałem. Jeśli chodzi o zarobki, oczywiście tam w polskiej lidze, to podejrzewam, że no kokosów nie ma, ale jeśli nawet się spojrzy globalnie, tak jak to przez ostatnie minuty robimy, to nawet zawodniczka, która zarabia najwięcej, Alex Morgan, dostaje 3 miliony dolarów, z czego 95% to są wpływy z reklam, to 5% płaci amerykańska federacja. Czyli w zasadzie to i tak są grosze. Czy to środowisko damskiej piłki już widzi to trener na przykład po swoim zespole albo po zespołach z Ekstraligi? Gdzieś podnosi głosy, że chcą więcej, że chcą jednak gdzieś dobijać do tych pułapów, choćby tych najniższych męskiego futbolu. Czy jak trener myśli, jak to się będzie rozwijało? Czy ten taki, taka, nie wiem, równouprawnienie, jeśli chodzi o pensję, będzie postępowało? Myślę, że nie. Tutaj akurat w przypadku kobiet myślę, że tym dziewczynom wystarczą zwykłe, zwłaszcza tutaj na tym takim poziomie pierwszoligowym, czy nawet ekstraligowym, nie słyszałem o jakichś wielkich pieniądzach. To naprawdę ktoś by nie uwierzył, za jakie pieniądze grają dziewczyny na najwyższym poziomie w Polsce. Pomimo tego one nie strajkują, one się nie upominają, one chcą mieć coś, ale zawsze chcą mieć stale, to nie muszą być gigantyczne kwoty, ale jeżeli ktoś komuś obieca przykładowe parę złotych, to ona te parę złotych chciałaby dostać, nie będzie się upominać o więcej, nie chce być po prostu oszukana i myślę, że tak to powinno być, bo wielu prezesów pewnie w kobiecych piłkach, w mniejszych zespołach, czy nawet w większych zespołach, no obiecywało ludziom różnych rzeczy, te kluby już nie istnieją, te dziewczyny przestały grać w piłkę, więc myślę, że w Polsce nie masz takiego ciśnienia na to, żeby panie zarabiały gigantyczne pieniądze. One to będą robić nawet w przypadku mojego zespołu, nie zarabiając żadnych pieniędzy. Rozumiem. Podsumowując już, panie trenerze, naszą całą rozmowę, w skali od 1 do 10 prosiłbym, żeby trener ocenił poziom polskich rozgrywek. Od 1 do 10. Polska piłka kobieca uzyskała notę od trenera Krzysztofa Szota. Jaka? Moim zdaniem jest to takie mocne 6, naprawdę mocne 6. A jest szansa na wyższą? Jest szansa na wyższą, bo idzie to naprawdę w dobrym kierunku. Tak jak mówię, organizacyjnie, finansowo, jest pewna stabilność, także jest naprawdę szansa i bardzo dużo młodych dziewczyn chce grać w piłkę. I oby jak najwięcej. Oby jak najwięcej. No, dziękuję panie trenerze za rozmowę, za poświęcony czas i życzę powodzenia, żeby Wanda szła jak burza. Dziękuję bardzo. Dziękuję.